Nie no, jakie straty ponosimy obaj. Chociaż oni większe, Turcy większe. Chociaż kurde. Witam naszych drogich imperialistów w odcinku drugim naszej kampanii jeszcze Włochami. Kampanii, w której dążymy do odtworzenia Imperium Rzymskiego. Więc muszę podbić wszystkie te terytoria, które nam się tutaj o tak świecą. Na jakieś dziwne kolory. Jak widzicie, przeciwnicy nie będą łatwi. Dla przypomnienia, mamy następujące idee. Tyle zarabiamy, tyle mamy wojska i takich mamy sojuszników. Poza tym, co ja tu planowałem? Bo troszeczkę dawno grałem. Już sobie przypomniałem, Austrii łomoc spuścić miałem. Wykorzystajmy to, że mogę wezwać Francję do tej wojny również. Zastanawiam się też dość mocno, czy nie zwasalizować Aragonu. Zaatakujmy również Prowansję. W Anglii kościół oddzielił się od macierzy i powstał anglikanizm. Pierwszą zdolnością będzie Religious War. Tak, szeszmy się. OMG, oni zdobyli Wiedeń. O nie. Polsko, czemu? Czas na starcie z wojskami Prowansji, które natychmiast się wycofały. Zakończmy wojnę z Austrią. Mamy Tyrol, mamy tutaj tą prowincję i w sumie ciekaw jestem, czy ja z tego będę mógł Węgry wypuścić. Przecież raczej nie. Wprowadzamy kolonializm. Wreszcie jakiś fajny władca. Myślę, że Włochy jednak powinny się uczyć na swoich błędach. Zaatakujmy Montferrat. Nie wiem, czy to jest żart, czy co, ale mam już chyba 10. kwarantannę, no. Myślę, że to czas, żeby zdobyć Wenecję. Wojska florenckie są totalnie anihilowane, a Florencja będzie pod okupacją i potem ich zwasalizujemy. No chyba, że Wenecja tak jak to zrobiła, zanihiluje mi całą flotę. Nowa flota gotowa, zobaczymy czy da radę weneckiej. Mamy też nowego admirała. Wenecja nawet nie próbowała z nami walczyć, od razu schowała całą swoją flotę. No i tyle prowincji, w sumie nawet nieduża ta koalicja. Czas zacząć anektować Neapol. Jak rozwalić tego Osmana? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Savoy totalnie nie był gotowy do tej wojny. Dobra, muszę coś wykombinować, żeby tutaj walczyć z Osmanem. Postanowiłem zaatakować Austrię, zająć te terytoria górskie i tu będziemy budowali obronę, na której raczej go spalimy. Jak ja widzę tych osmańskich generałów, ja pierniczę, co za potwory. Ja jasne, ja podwoiłem mój limit wojska, ale Osman też podwoił swój limit wojska. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Niby mam najbogatszy region na świecie, ale moim kabu zarabiałem w tym okresie jakieś 30 golda więcej. Jak to się mówi? YOLO WAR. Bez sojuszników lecimy. Wezmę sobie tak na wszelki wypadek jeszcze obrońcę wiary. Tutaj też weźmy bonusy stricte militarne. No i mamy bitwę z flotą osmańską. Raczej powinniśmy to wygrać. Mamy najnowszą flotę, przewagę w technologii. I też tak robimy. Wow! Na stronie Enebak obecnie mnóstwo wyprzedaży dla dziewczyn, topniące ceny, sezon Fortnite 2 oraz mnóstwo dodatków za Europę Universalis 4 w promocyjnych cenach z kodem LUKAS 3% taniej. Pamiętajcie! Rozprzestrzeniłem się jak ten wirus. Konstantynopol jest nasz. W międzyczasie wchłonąłem Neapol. Jak widzicie, od razu daję jego prowincję do stepów, bo są po prostu za dobre. O mój Boże, Liga Protestancka. Czyżby Polska miała szansę stać się cesarzem? Ale nadal jak patrzę na te liczby, to jestem przerażony. Ponowne starcie naszych flot. I pierwsze nasze starcie Arbi. I Stackwipe. Kolejna bitwa też jest całkiem udana. I kolejna duża bitwa. Moje wojska tu dochodzą, bo były trochę rozciągnięte linie, ale wygraliśmy tą bitwę. I mieli tym razem naprawdę dobrego domu. Ej, powiem wam, że najgorsze jest to, że ja nie nadążam rekrutować, znaczy odnawiać wojska pomiędzy tymi wszystkimi bitwami. To jest jakaś masakra totalna. Ale bitwy wygrywam, przynajmniej na razie. Mimo iż ponoszę większe straty, kurka. Okej, coś takiego weźmiemy. Tutaj jest cała linia fortów, tutaj też mam wszystkie forty plus wypuszczenie Bizancjum. Zabieramy również Konstantynopol, co bardzo zaboli Osmana. Plus naprawdę podbuduję moją koalicję, ale... walić to. Dodatkowo wypuściłem Bizancjum oraz Węgry. What the fuck? Dlaczego Bułgarz żąda moich prowincji? What the fuck? Po 10 latach od wojny z Osmanem, nasza agresywna ekspansja istnieje tylko u Osmana. Modyfikator Improve Relation mamy tak zboostowany, on jest tak potężny. Naprawdę, na tym kraju jest to wyjebista sprawa. I ogólnie zastanawiam się mocno, czy dla Włoch defensywne nie byłyby naprawdę dobrym rozwiązaniem.
ponieważ mamy tutaj for defensywny w 20% oraz w narodowych 20% oraz polityk mielibyśmy jeszcze kolejne 20%. Ale wojna z Osmanem coraz bliżej i myślę, że pójdziemy sobie w coś innego. Ja wiem, że normalnie nie powinno się takich rzeczy robić, ale mam nadmiar punktów militarnych. Za chwilę mam wojnę z Osmanem, który ma trzykrotnie większą armię, więc weźmy przynajmniej lepszą technologię wojskową. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Osman znowu to zrobił. Tuż przed wojną ze mną wypowiedział wojnę Mamelukowi, co oznacza, że jego wojska będą po tej stronie, a ja zaraz znowu go zaatakuję. Ale jak? Przecież przed chwilą chciała Hiszpania dołączyć. Czemu tak? Okej, return core sobie wypowiemy. Zaatakujemy Ravensburg, wypisujemy, żeby potem jeszcze raz wezwać Osmana do tej wojny. Oh my fucking god, on się tutaj we mnie wbije. Albo ja w niego. Zobaczmy, jak to... Ha, totalna anihilacja. O Boże, ta jedna technologia przewagi tak dużo daje czasem w tej grze. To jest jeden z trików, który się nauczyłem dzięki multiplayerom ze wspierającymi. W sumie cieśninę kontrolujemy, więc my najpierw zajmijmy znowu Bałkany i dopiero dalej ruszajmy. O Boże, i po Francji. No nie, jednak Osman nie ma aż takiej przewagi. Myślałem, że będzie straszniejszy. Musi być strasznie zadłużony. Dobra, w zasadzie Bałkany są bez większych problemów pod naszą kontrolą, to lecimy do Anatolii. Widzę, że tutaj jest Osman. Zajmijmy Ankarę. To jest fort górski, więc im szybciej zajmiemy, tym lepiej. Może gdzieś tu zaraz do bitew dojdzie, chociaż widzę, że on nadal ciśnie Mameluka, nie cofa tutaj całej swojej armii. Więc mamy dużego Fuksa, forty ma nieulepszone. Lol, w niecałe pół roku zajęliśmy terytoria aż do Aleppo. Nie dopowiem, włoska zaraza się tak rozprzestrzenia, jak... Oj, i mamy nasze pierwsze, poważniejsze starcie z Imperium Osmańskim. A niestety wbiłem się w fort górski, tutaj troszeczkę już zaszarżowałem. A udało się, doszliśmy i im wsparcie niestety chyba też dojdzie. Kurde, doszło to wsparcie, no. No niestety, mamy tutaj duże minusy, ale bitwa ostatecznie wygrana z dużymi stratami. No i to było decydujące starcie. Nie myślałem, że to będzie aż tak decydująca bitwa, no ale cóż poradzę. Jak? Co Rosja? Jak Rosja? No i takim pizdilem kończymy. Odzyskujemy terytoria jakieś tam węgierskie, resztę bizantyjskich i zobaczymy, jak dalej to pójdzie nam. Nie są to jakieś duże straty dla nas. Dużo mamy na attrition, no ale to normalne przy ataku. Zresetujmy teraz trusa z Osmanami. No to czas stać się Imperium. Boże, ile claimów tu mamy. Wow. I w sumie, czemuż by nie? Atakujmy! Armia Ravensburgu już po czwartym stack wipe'ie, nie, nawet przed nami nie uciekł. Oh my god, nie zauważyłem nawet, że Hiszpania podczas wojny, w której wspomagałem, oddała mi tutaj całe te wyspy. Takie eventy to ja lubię. Z tego co widzę, mamy też niezłą przewagę w statystykach naszej armii, więc... Nie powinno być już problemu z Osmanem. Stack wipe, wygrana. Tutaj był prawie stack wipe. Nie no, jakie straty ponosimy obaj. Chociaż oni większe. Turcy większe. Chociaż kurde. Podsumowanie wojny. Boże, jakie ja mam tu straty. Fucking shit. Nie mam już sposobu na resetowanie trusa z Osmanem. Patrząc na jego zadłużenie, nic z tym dziwnego. Dlaczego spłacę? Zauważyłem, że na świecie zostało naprawdę mało krajów katolickich. Boże, jak szkoda mi tak przyjaznego kraju. No ale co ja poradzę? W sumie koalicja mi żadna nie grozi, bo tylko Osman mnie nienawidzi i będzie mi za chwilę Hiszpania nienawidziła. Powiem szczerze, że ja o Global Trade totalnie zawsze zapominam, ale tym razem się udało. Miałem takie fajne plany na zachowanie sojuszu z Francją, ale jak zwykle nie wyszło. Dałbym głowę, że zazwyczaj tu jest fort. No niby siły mają większe, ale już 63 okręty im zatopiliśmy, 54 tysiące stracili w boju. Gdzie ja to straciłem? Ogólnie Portugalia będzie nam służyła do resetowania trusa, więc White Peace? No, trochę tej agresywnej ekspansji zrobię tutaj, ale do przeżycia. No, wynik wojny z Hiszpanią jest całkiem niezły. Zwłaszcza jak zobaczycie, co jej zabrałem. O kurde, ja przegiałem! U Francji mam 105 agresywnej ekspansji, o mój Boże! O Boże, jak ja tę Hiszpanię ścisnąłem. Wypuśćmy wasala, myślę, że Newarę. Czas na chyba piątą wojnę z Osmanem. Jakoś tak. Dobry początek. Naprawdę niezły początek. Wreszcie mam też większe siły od Osmana. Ale to może wynika z tego, że zniszczyłem mu dwie armie. Osman nie stanowi już totalnie żadnego wyzwania. Zobaczcie, co mu zostało. Po flocie też już tylko resztki pływa. No i
piękny finał jakże łatwej wojny. Czwartej, piątej. A Osma ma teraz wojnę z Rzeczpospolitą. Ciekawe, czy da radę. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!